Mateusz Mękina, wydarzenia sportowe i korty w Madrycie są nasze do tej pory. W Madrycie tak, a gramy teraz w Rzymie. Boże, przepraszam, w Rzymie. Chciałam powiedzieć Barcelonie później. Dobrze, z Rzymu przenosimy się do Madrytu. No i tak, to zostawmy geografię, skupmy się na sporcie. Jesteśmy w Rzymie, tam Iga Świątek, sprawdzam teraz wynik. W tym momencie mamy 5-2 w drugim secie. Zapraszam. Zapraszamy do wysłuchania na żywo. Zmienisz teraz nic. Wcześniej mieszkał w schronisku dla zwierząt, ale spadł na 4 łapy dzięki byłemu premierowi Wielkiej Brytanii Davidowi Cameronowi, który wziął go ze sobą do biura. No i tak trwa ta wyjątkowa historia. Ale Roberta od razu zapowiadać? Wracamy do Warszawy. Robert Rzepnikowski, czyli redakcja sportowa, do Państwa już dołączył. Dzień dobry. Witam Cię. Najpierw jest ostre cięcie, później czas na ułożenie fryzury i mogłoby się wydawać, że na tym praca fryzjera się kończy. A to dopiero początek. Irański rzemieślnik zaskakuje niezwykłą działalnością. Resztki ściętych włosów przemienia w artystyczne obrazy. Na razie pracę twórcy można zobaczyć w jego salonie fryzjerskim w Bagdadzie. Wielu artystów marzy, by ich dzieła trafiły do światowej klasy galerii sztuki. Udaje się tylko nielicznym, a ten wyjątkowy fryzjer ma ku temu jak najlepsze predyspozycje. Dlaczego ta kampania jest tak brutalna w Niemczech? O to zapytam mojego gościa, Cornelius Ochman, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry. O, chyba mamy problem techniczny. W rosyjskim resorcie obrony wybuchła afera korupcyjna. Generał Jurij Kuzniecow, szef Wydziału Personalnego, został zatrzymany za przyjęcie łapówki. To bliski współpracownik Siergieja Szojgu. Druzgocący cios w demokrację. Gruziński parlament, mimo protestów opozycji i gigantycznego sprzeciwu na ulicach, przegłosował ustawę o zagranicznych wpływach. Pan Marcin. Prawo, jaką nazwę noszą obradujące wspólnie Sejm i Senat Rzeczypospolitej? Obrady. To jest Zgromadzenie Narodowe. Jeżeli wczoraj ktoś z Państwa był w sklepie papierniczym, to widział kolejki po czarne długopisy, bo się czasami okazywało, że same niebieskie były w domu. Monika Mrozowska, mama 8-latki, która w tym momencie pisze egzamin. 14-latki. 14-latki, przepraszam. 14-latki. 8-klasistki, chciałem powiedzieć. 14-latki.